Jedną z większych tajemnic Bluey są koty. Ulubioną kreskówką Bingo jest Cat Squad z kotami w roli głównej i to jedne z najbardziej uwielbianych pupilów przez wszystkie postacie. Dlaczego więc nigdy nie widzieliśmy kotów normalnie, tylko w jakiejś kreskówce w Bluey? Czy są to dla bohaterów jakieś mityczne stworzenia i jaka wielka tajemnica za tym się kryje? Zacznijmy od samego początku. W Bluey wszyscy kochają koty. Do tego stopnia, że nasze bohaterki mają kocie pluszaki i w tym uniwersum króluje kreskówka o kotach. Bufinka ma rowerek, który gra piosenkę z czołówki, gdy na nim jeździ. Co jest niepokojące, to fakt, że nigdy nie widzieliśmy żadnego żywego kota. Dochodzi tu do absurdalnych sytuacji, bo w kreskówce zwierzęta mają swoje zwierzęta i chodzą z nimi do weterynarza. Istnieją także ptaki, które nie komunikują się z bohaterami. Psy są traktowane tutaj jak ludzie w naszym świecie i byłoby wszystko dobrze, ale dlaczego nigdzie nie ma kotów? Pierwsza myśl jest mało wiarygodna, ale zakłada, że w kreskówce istnieją dwa światy, dla kotów i dla psów. Tam mają swoje własne miasta, prowadzą swoje codzienne życie i w tym drugim świecie kotów są tam alternatywni łączkowie. Może nazywają się kłębkowie? Wszystko to potwierdza fakt, że koty przedstawiane są jako pluszaki zawsze na dwóch łapach. Kiedy Bungie bawi się z dzieciakami w lekarzy i nasz tata ma rzekome problemy zdrowotne, Bingo stwierdza, że jest on w ciąży z kotem, a ten wszedł przez jego pępek w nocy. To może sugerować, jak koty są postrzegane w tym świecie. Na pewno żyją i nie zachowują się normalnie. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie, czy to ma sens i podzielcie się swoimi myślami w komentarzach, bo bardziej sensowna teoria skupia się na kreskówce w Bluey. Jej bohaterami są w oryginale Kate Cooper i Cleo. Nawiasem mówiąc, to pewnie parodia Psiego Patrolu. W tej bajce role są odwrócone, ponieważ to koty polują na psy i to sugeruje nam, że pomiędzy tymi zwierzakami w tym świecie musi też istnieć jakaś rywalizacja. Kolejna rzecz, która potwierdza nam to założenie, pojawi się w odcinku, gdzie Blue udaje doktora. Tam nasza bohaterka po diagnozie wkłada kota do brzucha Bungiego i to może być nawiązanie do tego, że na co dzień tam psy zjadają koty, ale oczywiście kreskówka nie powie nam o tym wprost. To nie wszystko, bo w shorcie Bluey widać Bungiego w roli archeologa. Ten opowiada o procesie ewolucji psów i w pewnym momencie pokazuje obrazek prymitywnego psa na wzór Neandertalczyka, który na swoim ramieniu niesie kota, tak jakby go upolował. To oczywista sugestia i potwierdzenie tej teorii. Może teraz psy tylko okazyjnie polują na wąsaczy i robią to dla sportu. Co by nie pomyśleć, to trochę brutalne. Jeśli tutaj jesteś, zostaw łapkę w górę. Ciekawi mnie, ilu z was dotarło do tego momentu. Nie ukrywam, moim celem jest zdobycie 200 tysięcy subskrypcji i będę ci bardzo wdzięczny, jeśli mi pomożesz. Wracając, idąc tą myślą i teoretyzując dalej, to koty, podobnie tak jak psy, przez ten czas mogły też wyewoluować. Z czasem nadal zostali wrogami, bo psy wiecznie polowały na koty, a te się broniły i teraz pomiędzy nimi nie jest ciekawie. To wszystko mogło zaprowadzić ich nawet do wojny, gdzie to psy są tymi złymi. To jednak nie ma sensu i nic nie potwierdza zbytnio tych teorii. Co najbardziej ma sens, to fakt, że tutaj koty są po prostu pupilami. Tak jak psy dla nas w naszej rzeczywistości. Kiedy Blue i Bungie jadą z rannym ptaszkiem do weterynarza, można zauważyć w środku znak, który przedstawia tego słodkiego futrzaka. Sam tata mówi, że na papuszkę mógł zapolować kot, a psy w prawdziwym życiu polują na ptaki. Mówię to na przykładzie swojego psa. I to właśnie psy są dla nas pupilami, a więc analogicznie w tym świecie koty są dla nich pupilami. A więc co ciekawe nawiązanie i mocna sugestia, która potwierdza tę myśl. Odcinek, w którym Blue dokonuje operacji na Bungie'im, także podsuwa nam ten pomysł. Z taty wychodzą szczur i pluszowy kot, a Bingo po zobaczeniu kota zaraz przytula go, głaszcze i jest względem niego bardzo czuła. Kolejnym dowodem na to, że koty są zwierzętami domowymi w Blue, jest scena, w której widzimy, jak dzieciaki bawią się ze sobą i udają koty. Blue, Miodzia i Chloe nawet naśladują kocie zachowanie i zmieniają swoje oczy na wzór tych kocich. To wyraźnie pokazuje, że gdyby istniała między nimi jakakolwiek rywalizacja, to dzieciaki nie bawiłyby się w koty. To wszystko potwierdza, że koty są udomowionymi pupilami, nie ma tutaj żadnej filozofii ani głębokiej teorii. Twórcy pewnie unikają tego tematu, bo ja nie wyobrażam sobie zobaczyć w Bluey psa wyprowadzającego kota. Przyznacie sami, to jest po prostu dziwne i to najbardziej sensowne wytłumaczenie, gdzie są koty w świecie Bluey. One tam są, ale poza naszymi oczami, tylko dlatego, żeby nas nie przestraszyć i żeby to wszystko nie było dziwne. Chyba że kryje się za tym coś jeszcze bardziej mrocznego.